z grą Body of Evidence. Nie ma muzyki, nie ma dźwięków żadnych. Okej, okay, teraz jest. Co? Dobra. Zmiany o to, kto tym razem skontroluje bilety. A matka mówiła, żeby z szulerami nie grać. Piąty raz z rzędu przegrałem i znowu musiałem połączyć pasażerów. Nie wiedziałem, co działo się później. Obudził mnie niesamowicie irytujący dźwięk dzwoniącego telefonu. Telefon dzwoni. Szczęść Boże, mówi nieznajomy. Ta sytuacja nie wygląda kolorowo. Wyjście na zewnątrz nie byłoby dobrym pomysłem. Wkrótce wpadną z wizytą smutni panowie w garniturach. Jeśli mnie posłuchasz, to możesz zdążyć zamienić tę kostnicę w mieszkanie. Najpierw odprowadzić gdzieś swojego przyjaciela. Może ma ochotę na kąpiel? Oj. Jesteś problemem. Wanna. Kibel. Mop. Mop się przyda. Nie, uważam, że sprzątanie jest zakończone. Kąpiel. Czyli do wanny, nie? Jezu. Okej, mam ograniczony czas. 5 minut. Dawaj go za głowę. Ciągniemy. Okej. Czy mogę się po prostu tak podnieść dość łatwo? Telefon. Ale że on słodko śpi. Pasowałoby jeszcze po nim posprzątać. Może dojdzie coś do czyszczenia. On nie jest jeszcze nie leży tak jak chciałbym. Jeszcze nie jest gotowy. Ach chuj. Mop. Szczota. Co chodzi z tymi grami, gdzie się czyści? Strasznie popularny motyw. Dobra. Lepiej. Szczota. Super. Jeszcze tu. Nic więcej chyba nie mogę zrobić tutaj. Kurwa, znowu misklik. Zamknij jeszcze drzwi, a później znów paciorek. Wytrzyma krew, ciało ukryte. Nie czuję się, jakbym wygrał. Nie czuję się, jakbym wygrał. Ok, to był pierwszy poziom. Tak? Tak. Czas na drugi. Padł się na ręki, potrzebował pomocy z sprzątnięciem swojego baru. Bardzo zależy mu na czasie. Banach polecił mu mnie. Polecił mu mnie. Okej. Okay. Wow. Co? Zbywcy posiadają wyposażenie. Mogę kupić coś. Kupmy... Luminol jest za darmo i mydło jest za darmo. Przydatny w odnajdywaniu szczątkowych ilości krwi. Spoko. Szczota się przyda. Do konserwacji powierzchni płaskich, jasne. Spadochron, nie wiem. Worek. To jest na ciało chyba. Latarka, czemu nie? Wytrych. Nie wiem, czy potrzebuję spadochronu, więc go nie wezmę. Pan się do ręki potrzebuje, bla bla bla, dobra. Zdarzy wypadek, mamy dwie ofiary. Czas nagli, więc lepiej się pośpiesz. Za dobrze wykonał roboty, dostaniesz odpowiednią nagrodę. Jeżeli zawiedziesz, będziesz się modlić, że policja zna coś przed nami. Jakieś pytania? Co z ciałami? Co uczynić z nieszczęśnikami? Schowaj ich gdzieś, później się ich pozbędziemy. Jakieś pytania? Gdzie znajdę przydatny sprzęt? Gdzie znajdę przydatny sprzęt? W łazience za barem. Jakieś pytania? To wszystko. W takim razie do roboty. Dobra. Gdzie są nieszczęśnicy? Okej, okay, to jest dobry pomysł, myślę, od razu. Mam wszystkie potrzebne
do czyszczenia sprzęty i widzę, że tak, jeden i drugi pan tu się wychodzi, nie chce jeszcze wychodzić. Chwyć skurwysyna, zanieśmy go. Gry.pl i gra o chowaniu ciał. Tak, coś w tym jest, że to przypomina takie flaszówki. Czy tak się szybciej idzie? Ciągnę go tak? Chyba tak. Będę go ciągnął teraz tak. Mam nadzieję, że nie zostawia krwi wszędzie za sobą. A, zostawia krew, skurwysyn. No nic, ale mamy dużo czasu. I go teraz wrzućmy. Hop. Zajebiście. Jeszcze drugi delikwent. Hop. Przerzućmy go tędy. Idzie szybciej. Tu coś jest w ogóle. Tu są jakieś drzwi. Gdzie prowadzą? Kibel. Kibel. Nic ciekawego. Kibel. Kibel. A, kible, kible. Dobra. To jest coś jak wyssara cleanup, tylko gorsze. Czy mogę ten dzian daleko rzucić? Średnio właśnie. To jest bardziej ociągnięcie, chodzi o ciągnięcie tych ciał. Podnieśmy go teraz. I hop. I pan wpadł. Świetnie. Wczyśmy teraz to. Zamknijmy. Zajmijmy się tym. Nie sprawia takiej satysfakcji. Jak w innym tytule, w którym się czyści. Jakby Wyssera Cleanup jest lepszą grą niż zasługuje na to nabycie, niż ktokolwiek by się spodziewał. Więc jakby nie widzę, że w ogóle, że tu konkurencja robiło cokolwiek innego dobrą. Nie chcę zejść. Okej, zeszło. To jest brudne. Już nie. Mogę w ogóle ustawić to do pionu jakoś, czy coś? Kucnąć? Nie. Wszystko będzie takie przewrócone. No nic. Niezbyt rozumiem, ale dobra. Jeśli się przyczepią do tego, że nie przewróciłem tego jak trzeba. To się wkurwię. No nie, no ale z mojego doświadczenia ze zmywania krwi. Jakiekolwiek bono nie było. Według mnie robota tutaj odjebana jest całkiem nieźle. Zamkniemy jeszcze tylko te drzwi, że tam nikt nie zaglądał bez powodu. I te też do kibelka i te. No i co? Wynieść się i tyle. Nic więcej nie trzeba. Tak. O kurwa. Jest teraz sprawdzanie ten, czy ktoś zauważył, że coś się stało tutaj, to ktoś łazi po prostu i sprawdza wszystko. Więc zauważyli, że jest wypierdolone krzesło. Co? Wystaje mu noga. Okej, okay, no bo nie działa porażka. To nie moja wina, że ragdoll nie działał. Fail.
Spróbujmy jeszcze trzecie. Kolejna osoba potrzebowała mojej pomocy, jako słuchacze, by kot odrzekł w zasiadach kręgu. Mimo niejasnego sposobu wyrażenia się dało mi się zrozumieć, że chodzi o posprzątanie. To nie ma znaczenia, co ja tutaj wezmę, jeśli, jak już zauważyłem. Trzeba mi bo i tak mam je ze sobą. Wow. Cześć stary, jestem narrator. Cieszymy się, że wreszcie dotarłeś. Jak pewnie zdążyłeś, zauważym. Zdążyłeś, RZ. Zauważyłem, że mamy tutaj mały bałagan. Kolegów trochę poniosło. Kulturalna walka przytoczyła się w bójkę. Potrzebujemy twojej pomocy w sprzątaniu tego. My jesteśmy stworzeni do walki, nie do czyszczenia. Jak na biznesowo przystało, za dobrze wykonał pracę, otrzymasz sowitą zapłatę. Trzeba sobie znaleźć coś, co ułatwi ci zadanie. Co mam zrobić z ciałem? Przy jakiego materacji będzie dobrze? Dobra. Dzięki za info, biorę się do roboty. Okej, mówił, że w szafce coś będzie. Więc mamy tutaj inspirowane Fight Clubem otoczenie. Tak, ta kamera się dziko rusza. Mnie też wkurwia. To jest szafka, czy chuj wie co? Co to jest? To jest chyba do ręczników papierowych. Tu są szafki. Nasz najlepszy produkt sam robiłem. Mówi Tyler przez AY. Wiesz, jak chcesz, tego pod dostatkiem. Kim ty jesteś? Mów mi, Tyler, z tego klubu. Tak, fajne nawiązanie. Takie tam. Okej. Co ja mam z tobą zrobić, kolego? Mogę podnieść takie mydło? Nie. Mogę coś z nim zrobić w ogóle? Nie. Ciebie mam przykryć materacem. Gdzie tu jest materac? Tam. Teraz połóżmy to na nim. Się da. Pyk. Jak ty krwawisz przecież. Krew jakoś schodzi, ale. To ma sens. No jest więcej krwi pod nim. I tu jest ta krew. Dobra, więc problem. Jakie są moje problemy z tą grą? Jest ich wiele. Zaczynając od tego, że sprzątanie w tej grze nie jest satysfakcjonujące. I wiem, że to brzmi dziwnie, jak sprzątanie w grze może być satysfakcjonujące. Ale są gry, które zrobiły to dobrze. Tak jak właśnie Visceral Cleanup, albo już wcześniej wspomniany, który ogrywaliśmy ostatnio, House Flipper. Tutaj to jest żmudne. Nie ma żadnego feedbacku, po prostu klikasz na krew, aż się zmyje. Czasem się nie zmyje, bo czasem nie działa. Czasem się zmyje. To jest zaschnięte i tutaj mam użyć niby tego mydła, a jednocześnie nie mogę go podnieść. A nie. Dobra. Aha, rozumiem. Jeśli kliknę na mydło, to jestem, mam namydlone ten. Okej, to ma trochę więcej sensu. Czy też było wyjaśnione idiotycznie. Nie mogę odnowić, muszę poczekać. Muszę poczekać, aż się skończy, i dopiero wtedy mogę namydlić znowu, co jest kurwa idiotyczne też. Dobra. Tam jest jeszcze ta krew, ale ja się jej nie pozbędę. Jest kurwa po prostu pod materacem. Teraz będzie znowu zapierdalanie pomydło. Dobra, pierdolę, wychodzę. Tak, to jest zakończona dobra robota. Zobaczmy, co zrobi koleś.
Krew. O nie. Minus 20. Bla, 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 bla. W sumie wykryte ślady i tyle. Dostałem punkty i tyle. I nie mogę nic kliknąć. Gra się zgliczowała. Więc to był Body of Evidence. No nic świetnego to nie było. Żadne tego słowa znaczeniu nie było to dobre. Tak mi się wydaje. Doceniam jakby pomysł i rozumiem te symulatory czyszczenia. Uważam je za fajną rzecz. Ale to było takie po prostu liche. Tak, krew się za nami nie rozprowadza, jest po prostu takie zero myślenia, po prostu. Ech. No nic, ale ściągam już kolejną grę, która będzie lepsza. Jestem stuprocentowo pewien, że będzie lepsza. Nawet jeśli będzie zła, to będzie lepsza. Ta była po prostu nijaka. Nawet nie była zła, była nijaka i tyle. Ale jeśli komuś się podoba, to niech sobie kupi, kurwa, mu nie zabrania mnie. Mech na 10. Rozprowadzanie krwi w Visceral Cleanup dawało kurwicy, ale było fajne, bo realistyczne było. Spoko. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Więc czekamy, aż gra się ściągnie, już jest 50% ponad. To będzie ostatnia gra na dzisiaj, potem idę spać. Dobra. 94%, 97%. Tak, stream laguje, bo ściągam grę. Nie martwcie się. Dobra, zaraz wracamy z kolejną grą. Wyłączę chwilę streama. A my najpierw ustawię. Najpierw ustalę, jaka to gra. ZW.